7 maja Berlin rozbrzmiewał polską muzyką i tańcami z inicjatywy senatora Wojciecha Ziemniaka i Ferdynanda Domarackiego, przewodniczącego Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Powiat kościański otrzymał zaproszenie na obchody Dnia Polonii w stolicy Niemiec. Byłem tutaj wielokrotnie i gdy zobaczyłem, że występują w ramach tego festynu zespoły z Polskiej tutaj zachodniej, z województwa lubuskiego, to zapytałem się organizatora, pana Ferdynanda Domarackiego, czy powiat kościański mógłby tutaj się zaprezentować. On na to przystał i rozpoczęliśmy rozmowy w ubiegłym roku we wrześniu, a dzisiaj finalizujemy tutaj właśnie w Berlinie, wśród Polonii Berlińskiej, która jest tutaj spora, bo ona liczy około 40 tysięcy Polaków, którzy tutaj mieszkają w Berlinie i w okolicy. Także jest to jedna dla mnie wielka satysfakcja i zadowolenie tych, którzy występują. Tym bardziej, że po okresie pandemii pandemia wstrzymała wszelkie koncerty, wyjazdy i wreszcie po raz pierwszy mogli wyjechać do tego, do Berlina. Wielu jest po raz pierwszy w Berlinie. Wiele grup skorzystało z wiedzy Berlin, słynną bramę brandenburską. Także cóż dodać. Cieszę się bardzo, że doszło do tego wydarzenia, jakim jest festyn polonijny z udziałem przedstawicieli ziemi kościańskiej. Przyjazd delegacji powiatu kościańskiego do Berlina poprzedziła konferencja prasowa w Kościanie, podczas której Ferdynand Domaracki zapewniał, że Dzień Polonii w stolicy Niemiec to prestiżowe wydarzenie cieszące się wielkim zainteresowaniem Berlińczyków. Organizacja tegorocznej imprezy pokazała, że nie było żadnej przesady w tym, co mówił o niej Ferdynand Domaracki. Każdy znalazł tu coś dla siebie, począwszy od polskiej kuchni, poprzez atrakcje i zajęcia dla dzieci, do potężnej dawki polskiej kultury zapewnionej przez zespoły z powiatu kościańskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Wielomiesięczne przygotowywania do naszego święta Dnia Polonii Polaków za granicą, czyli u nas dzisiaj w Berlinie, w dzielnicy Reinickendorf, gdzie jesteśmy zawsze tutaj mile widziani od ponad 9 lat. Organizujemy po raz kolejny spotkanie nasze polonijne Polaków zamieszkałych w Berlinie. Piękna pogoda, piękny program, twarze uśmiechnięte, pod polską flagą. Jesteśmy dzisiaj i pod niemiecką. To jest wielkie święto nasze wspólne. Polonijny festyn zgromadził nie tylko wielu ciekawych polskiej kultury mieszkańców Berlina, ale także wystawców, którzy prezentowali swoje propozycje skierowane do różnych środowisk. To tradycja Dni Polonii w Berlinie. Polonia berlińska się prezentuje na swoich stanowiskach. Nasze organizacje członkowskie pokazują swój potencjał organizacyjny, prezentują co i jak działają, w jakiej formule. Też mają tutaj nasi partnerzy z Polski. Kościan dzisiaj jest naszym partnerem, który przepięknie się przygotował. Piękny program, stanowiska promocyjne. To bardzo nas cieszy, że władze powiatu kościańskiego tak do tego podeszły i przygotowały się i przyjechały tutaj z kilkudziesięcioma osobami, chyba ponad setkę. Także cieszymy się, że Kościan jest z nami dzisiaj na Dniu Polonii. Wśród wystawiających się było Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie, które promowało dokonania i ideę Władysława Bartoszewskiego. Od 3 lat organizujemy wystawę o Władysławie Bartoszewskim. Ta wystawa jeździła po Niemczech. Organizowaliśmy 24 przystanki tej wystawy. Wystawa ma niesamowity tytuł. Ma tytuł Pod prąd, pamięć i pojednanie. I ten właśnie optymistyczny akcent pojednania sprawia, że ona po prostu cieszy się ogromnym powodzeniem. Bo wiadomo, Polacy my wszyscy wspominamy, myślimy o tym, ale jednocześnie chcemy wyciągać rękę do dialogu. W tym roku, jak wiemy, Senat Polski ogłosił rok 22 rokiem Bartoszewskiego, więc nasza wystawa pojechała przez Szczecin, Opole do Warszawy. Była w Senacie. Przed 2 tygodniami była wielka międzynarodowa debata na ten temat. Od 9 lat Dzień Polonii w Berlinie odbywa się dzięki współpracy z władzami dzielnicy Reinickendorf. Dla obydwu stron ta inicjatywa jest bardzo ważna, co podkreślał burmistrz Uwe Brockhausen. Herzlichen Dank, Herr Domaracki,
Serdeczne podziękowania dla pana Domarackiego za ten wspaniały festyn. Dziękuję wam i cieszę się, że tutaj jesteście. Dzień Polonii był także okazją do wręczenia statuetek najlepszy z najlepszych. To wyróżnienie otrzymują osoby szczególnie zaangażowane w sprawy Polonii w Berlinie. Podczas tegorocznej imprezy otrzymali je prowadząca klub turystyczny Elżbieta Potemska oraz koordynujący polskie działania Krzyża Maltańskiego w Berlinie Sylwester Tomala. Powiat kościański przysłał do Berlina swoich ambasadorów kultury. Przedstawiciele gmin promowali swoje walory turystyczne i historyczne na scenie, tak by zainteresować gości festynu polonijnego i zaprosić ich do Polski. Stoisko powiatu kościańskiego było oblegane przez gości festynu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do powiatu kościańskiego. 722 km kwadratowe, przepiękne lasy, przepiękne jeziora, fantastyczne zabytki. No i też powiat kościański gościł wspaniałych ludzi, takich jak Melchior Wańkowicz, takich jak Adam Mickiewicz, Helena Modrzejewska. Myślę, że warto przejechać się czy pozwiedzać powiat kościański szlakiem tych wspaniałych ludzi. Myślę, że inicjatywa jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że zwiększona atrakcyjność powiatu kościańskiego. Miasto Kościan reprezentowane było przez Kapelę Dudziarską Sokoły działającą od 22 lat przy Kościańskim Ośrodku Kultury oraz Szkołę Tańca Poezja. Fajne, artystyczne zespoły zrzeszające ludzi zaangażowanych, z pasją, młodych ludzi, przede wszystkim też celebrujących, kultywujących spuściznę historyczną, zwłaszcza dudziarze, ale poezja również w zasadzie integrująca młode osoby wokół wspólnych zainteresowań i pogłębiania tych wspólnych zainteresowań. Bardzo się cieszymy, że możemy być tutaj w Berlinie podczas Dnia Polonii i prezentować cały Kościan, zachęcać też osoby mieszkające w Berlinie do przyjazdu do naszego pięknego miasta i do regionu. Dudziarze z Kościana rozpoczęli prezentację do Roku Kulturalnego Powiatu Kościańskiego, otwierając muzycznie Dzień Polonii w Berlinie. Gmina Kościan wysłała do Berlina zespół Kokorzynianki, który kultywuje folklor ziemi kościańskiej. Kokorzynianki to jest nasz taki produkt trochę eksportowy, bo liderka pani Marieta Szkudlarska, nasza radna, jednocześnie przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich właśnie Kokorzynianki, już wiele razy dała się poznać z tej strony. Jest między innymi współorganizatorką przeglądu zespołu śpiewaczych ludowych w Kościanie, w Koku. Zatem no, myślę, że ten wybór jak najbardziej trafny.
I to takie dwa utwory z kapelą Gudziarską z Kościana. Dziękujemy wam serdecznie. A teraz na scenie zostają tylko kokoszynianki. Niedaleko Kokorzyna mieszka pewna Katarzyna. Niedaleko Kokorzyna mieszka pewna Katarzyna. Czarne oczy ma, jakże mi się podoba. Taką panieneczkę chciałbym mieć. Co ma imię Katarzyna? Czarne oczy ma, jakże mi się podoba. Taką panieneczkę chciałbym mieć. Co ma imię Katarzyna? Gminę Czempiń reprezentował chór Harfa, mający 135-letnią tradycję. Pokazujemy to, co najlepsze, jeżeli chodzi o gminę Czempiń. Tak jak tutaj pan powiedział na scenie wcześniej, 135-lecie tradycji chóru Harfa. Myślę, że są najlepsi i krzewią tą kulturę polską, naszą, lokalną, ale nie tylko. Zresztą można będzie za chwileczkę dosłownie posłuchać. Członkowie chóru otrzymali medale, które wręczali senator Wojciech Ziemniak i konsul Rzeczpospolitej Polskiej Marcin Król. Gminę Śmigiel reprezentował zespół pieśni i tańca Żeńcy Wielkopolscy. To szczególny rok dla zespołu, który w 2022 roku obchodzi jubileusz 40 lat działalności. Są to młodzi ludzie zakochani w tańcu i nie tylko w tańcu. Myślę, że wspólnie jak się bawią, to się też integrują. Ważne jest to, że właśnie tutaj w Berlinie możemy być i promować nasz zespół. Osoby wspierające zespół otrzymały okolicznościowe podziękowania. Gmina Krzywiń reprezentowana była przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mażoretki Werwa. Entuzjazm w przyjęciu występu orkiestry pokazał, że na strażaków można zawsze liczyć. Oczywiście na strażaków zawsze można liczyć, nie tylko w sytuacjach, gdy jest potrzebna orkiestra, ale strażacy też czynią dużo dla społeczeństwa, pomagając i dbając o społeczeństwo. Zagramy takie utwory jak Obladi, Kankan, Tiger Rag, Tequila. Thank you.
Także Polonia Berlińska włączyła się w artystyczną oprawę swojego święta. Przed publicznością wystąpił zespół Krakowiacy. Dzień Polonii w Berlinie odbył się w cieniu wojny za naszą wschodnią granicą. Mówił o tym burmistrz Uwe Brockhausen oraz konsul Rzeczpospolitej Polskiej Marcin Król. To jest szalenie ważne wydarzenie, że wreszcie po pandemii możemy w większym gronie, a dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo naszych rodaków, wspólnie celebrować właśnie naszą polskość, celebrować w trudnych warunkach, bo wiemy, co się geopolitycznie dzieje. Panuje straszna wojna na Ukrainie. I zawsze też nasza pamięć gdzieś tam przy tego typu obchodach też powinna być z naszymi ukraińskimi sąsiadami, no, którzy teraz przelewają krew tak naprawdę za swoją wolność, ale również za bezpieczeństwo, za wolność i za przyhamowanie dalszej agresji rosyjskiej, bo gdyby Ukraina, nie daj Boże, tą wojnę przegrała, no jesteśmy przekonani, że nie, ale gdyby tak się nastąpiło, no to oczywiście i Polska, i inne kraje byłyby zagrożone i o tym zawsze trzeba pamiętać również przy tego typu wydarzeniach. W Berlinie nie mogło zabraknąć ukraińskich akcentów. Duet solo śpiewał i dziękował za wszystkie formy wsparcia dla walczącej Ukrainy. Ночі була бита, била моя мати з ночі, за Іванкові карі очі, ще й казала буде бити, щоб Іванка не любити. Wolna Ukraina, niech żyje wolna Polska, niech żyje wolny cały świat. Dziękujemy Państwu jeszcze raz.